Mason jest kapitanem podczas rejsu wycieczkowego do Statuły Wolności. Zaobserwował kilka istotnych zależności funkcjonalnych i je opisał. I tu mamy tę tabelkę, w której tak, no w pierwszej kolumnie mamy nazwę funkcji, mamy trzy funkcje PDS, potem mamy argumenty każdej z tych funkcji i potem wynik działania. No, zobaczmy. Na początku funkcja P, jej argumentem jest czas trwania rejsu, który tutaj jest oznaczany literką R, a wynikiem działania jest średnia liczba zdjęć wykonana przez każdego z pasażerów. P od R. Czyli P od R oznacza, ile średnio każdy pasażer wykona zdjęć w zależności od czasu trwania rejsu. Następna funkcja D, jej argumentem jest prędkość statku, no, oznaczana tutaj literką K, a wynikiem działania jest czas trwania rejsu, czyli D od K, czyli jak czas trwania rejsu zależy od prędkości statku. I wreszcie trzecia funkcja S, jej argumentem jest prąd rzeki X, czyli prędkość prawdopodobnie prądu rzeki, no a wynikiem działania jest prędkość statku. No prędkość statku pewnie względem lądu, prawda? To jest S od X. No i teraz mamy odpowiedzieć na następujące pytanie, którą z poniższych zależności przedstawia wyrażenie D od S od X? No i tu mamy cztery możliwości. Czas trwania rejsu jako funkcję prądu rzeki, prędkość statku jako funkcję prądu rzeki, średnią liczbę zdjęć, no i żadne z powyższych, bo D od S od X jest bezsensowne. No dobrze, może zróbmy tutaj, czyli tak, tu mamy złożenie funkcji, może sobie narysujmy tak szkic, czyli tak, mamy argument, bierzemy argument X, wkładamy ten argument do funkcji S, prawda, tu jest S od X, no i ta funkcja, że tak powiem, zwraca nam S od X i następnie wynik działania funkcji S wkładamy do funkcji D, no, która zwraca nam D od S od X. No i zobaczmy teraz. Czyli najpierw wkładamy do funkcji S. No to popatrzmy. S to argumentem funkcji S jest prąd rzeki, czyli tutaj X jest prąd rzeki. Czyli prąd rzeki. No i co? I ta funkcja S zwraca nam prędkość statku, czyli tu jest prędkość statku. Prędkość statku. I ta prędkość statku jest wkładana jako argument funkcji D. No to popatrzmy, prędkość statku. Rzeczywiście do funkcji D wkładamy prędkość statku i ona zwraca nam czas trwania rejsu. Czyli to jest czas trwania. Dobrze, czyli co? Czyli to złożenie podaje nam czas trwania rejsu w zależności od prądu rzeki. Czyli to złożenie tutaj podaje nam czas trwania rejsu w zależności od prądu rzeki. No dobrze, czyli co? Czyli popatrzmy, czas trwania rejsu jako funkcję prądu rzeki. No właśnie, to jest to, prawda? Od razu tutaj pierwsza możliwość, co się realizuje, prawda? Prąd rzeki X i wynikiem działania tego złożenia jest czas trwania rejsu, no bo wynikiem jest D od K od prędkości statku. No popatrzmy jeszcze tutaj, prędkość statku rejsowego jako funkcję prądu rzeki. No oczywiście nie, dlatego że prędkość statku jako funkcję prądu rzeki, tak, to by było, no nie, to tak nie jest, prawda? Prędkość statku jako, to jest funkcja S, prawda? To jest S od X. Tak? Czyli tutaj mamy prędkość statku. O, to pierwsze złożenie to jest prędkość statku. Czyli to nie, potem jest średnia liczba zdjęć. No średnia liczba zdjęć jest opisana przez funkcję P. Tutaj w ogóle taka funkcja się nie pojawia, to na pewno to nie. Może wykreślmy to. Czyli tak, to wykreślamy, jeszcze co? Żadne z powyższych wyrażenie D od S od X jest bezsensowne. No nie, widzimy, że ono jest bardzo sensowne, dlatego że no, argument, prawda, czyli prąd rzeki wkładamy do funkcji S, co daje nam prędkość statku, a z kolei prędkość statku możemy użyć jako argumentu funkcji D. No i w wyniku dostajemy. No dobrze, czyli innymi słowy to złożenie opisuje nam czas trwania rejsu jako funkcję prądu rzeki. Zobaczmy. No możemy sobie to sprawdzić tutaj. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.